Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez Was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. No i kolejne próby losowania świetnych postaci z wezwań kostiumów. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. A z tego nam wyszło, uwaga, uwaga, coś żółtego. Dawa żółta, stróższa gładu. I losowanie dodatkowe. Tej jeszcze nie... Ona by była świetna, gdyby nie to, że robi wzmocnienie tylko trzech. Jednak, no kurczę, w dzisiejszych obecnych czasach wzmacnianie wszystkich jest kluczem. Aczkolwiek na żółtego tanka, na szybkich wojnach, raz, że wzmacnia zdrowie, dwa, że plus 36 do obrony, na tak długo, jak jest to wzmocnione zdrowie, czyli może być i wieczność przy szybkiej wojnie. Odpieranie zmniejszania zdrowia. I co jeszcze w spływie światłości? Niewrażliwość na nowe potwory. No, nie ma tragedii, może akurat coś tam tego z majonez. Zobaczymy, porobiliśmy z tym szociki. Czyli piąteczka jakaś wpadła, nie jest źle. Ale my chcemy jeszcze El Kanena. A dostaliśmy Melendora. A Melendora wywalimy se do wora, bo już go mamy. I Ulmer Pustelnik. Ulmer Pustelnik nam też jest zbędny. A to jeszcze dwa sobie zrobimy. Na ten czas. Piąteczkę dostaliśmy, więc nie jest źle. Coś fioletowego, kolejny tyrum. Jak widzę fioletowy albo zielony, to mam nadzieję, mam nadzieję. Ale ta nadzieja płonną jest najczęściej. I tutaj żółty też nic nie będzie. Ciao, mam. Mistrz konserwator, no nie gadajcie, no przecież to są jaja jakieś. Nie, no to jest śmiech na sali. Dobra, słuchajcie, ponieważ tak zajebiście daje, a teraz jest 30 października, tak? Który dzisiaj jest? 31 października, październik, to poczekamy sobie z resztą losowań na jutro, bo może wpadnie nowy hot miesiąca. A tutaj dostaliśmy jeszcze co? Drewno. Dozo później. No zobaczmy, czy dostaniemy nowego hotma miesiąca. Tak jakbyśmy chcieli fiolecika. Na razie tylko Boril w kostiumie. Polujemy cały czas niezmiennie na fioleta. I na zieleń. Obydwie dobre. Przynajmniej do mojego składu byłyby dobre. Bo to dla każdego dobre może oznaczać coś innego. Zobaczmy teraz. Azar, łowca bogów. No ja bym nie chciał łowić takich bogów. Taką postacią. Czy wejdzie, czy nie wejdzie? Dawa, stróż. Jakbym miał parking płatny, to stróż by mi się przydał, ale podejrzewam, że nie sądzę. Hutao, czwóreczka, ale... No przynajmniej będzie można podnosić postacie z kostiumami szybciej. Tymi kostiumami, które wpadają. Melendor kolejny. Już by mogło wpadać coś, czego nie mam. Ale tutaj aż tak szczęścia nie ma. Sonia. Nawet nie wiem, chyba miałem Soni kostium, ale przydałoby się jej zrobić, bo nią czasami gram. Więc można by ją trochę wzmocnić na turniejach. Ona ściąga efekty, co nie jest głupie na wszelkiej postaci kontry i inne tego typu dziwne rzeczy. No dobra, ale ani fioletowego na razie, ani zielonego. Ani postaci miesiąca. Spróbujemy z czymś nowym, czyli z wodociągami. Trzy losowanka chyba nowe. No i zaczyna się tyrum. Wow. Chociaż niech coś z nowości wpadnie. No Proteusz nie jest nowością. Kiedyś marzyłem o Proteuszu, teraz marzę, żeby mi nie wpadał. Jak to się zmienia światopogląd. Ponurak. No dobra, tu jest dobrze, mamy 700 diamentów, to może... Zrobimy mały losik za 400, chociaż tanio nie jest. Może jakaś Afrika chociaż wpadnie. Co wpadło? Wpadła nowość, ale trzygwiazdkowa. No trudno. Tym razem też się nie powiodło. Może następnym będzie lepiej. I bonusowa skrzynia, trochę żarcia i trenerów. Do następnego razu.